Siema, witam Was na kanale Converse Vlog. Dzisiaj filmik z cyklu Ostra Hodowla. To są moje papryczki, habanero red, habanero yellow, Anaheim chili, jalapeno i DKN. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak pikuję te papryki i do jakich doniczek. Standardowo mam tu paletę z doniczkami. Gdzieś te palety jakiś czas temu zakupiłem. Tutaj mam doniczki. Szczerze nie powiem Wam, jaka to jest doniczka, jest okrągła po tej standardowej numeracji, ale myślę, że to gdzieś będzie odpowiednik P9 kwadratowej, więc myślę, że się spokojnie nada. Mam troszkę większe jeszcze doniczki, ale myślę, że na moje potrzeby nie będzie wymagana taka duża doniczka, zwłaszcza, że te papryczki jeszcze raz na pewno przesadzę. Dobra, to co? Jak ja tutaj pikuję papryki? Papryki są w takim stanie, że mają już 2 do 4 liści właściwych. To jest akurat habanero red. I papryczki będę pikował po same liście liścienie. Dotąd. Wykorzystuję tym razem ziemię trochę innego producenta niż Kronen, ale to w ramach testów sobie wybrałem takie podłoże. Zobaczymy, jak pójdzie. Podobnie jak w przypadku pomidorów, sypię trochę podłoża na dno, żeby nie było gołego plastiku. Sprawnym ruchem wyciągam papryczkę. Patrzcie, na ten moment korzenie papryki już tak dosyć dobrze przyrosły, także idealnie z czasem przesadzania dla nich. O, troszkę uklepuję, żeby po prostu mi tutaj ta papryczka weszła na tą głębokość, na którą powinna wejść. A następnie podsypuję ziemią. No, podłoże bardziej zbite na pewno, trochę mniej wygodne, tak jakby w obsłudze. Ale zobaczymy, jak to będzie mi w tym rosło. Wszystko. Lekko trzeba ugnieść. Na koniec podlać, żeby ziemia usiadła, żeby te wszystkie powietrzne przestrzenie zniwelować. I mam przepikowaną paprykę. Następne pikowanie, w zasadzie już przesadzanie, będzie w momencie, kiedy papryka już będzie tego wzrostu. Tu mam na przykładzie papryki DKN już podrośniętej. Pokażę. Taką paprykę, jak już będzie w takiej fazie wzrostu, przesadzę do dużej 10-litrowej, może donicy, może 5-litrowej, zobaczymy, ile będę miał miejsca. Także co, lecę zresztą, a Wam dziękuję za odcinek i do zobaczenia. Hej!